Chciałem witać w kolejnym odcinku The Long Dark, seria Ludowy Stalker. W poprzedniej części szlojaliśmy się nieco po systemie jaskiń tutaj przy dolnej partii w dolinie. No i mamy do rozszyfrowania kolejny Polaroid w tym odcinku. Jakim jest Polaroid ten? I to, moi drodzy, jest lawina i to jest chatka zasypana. Więc tam trzeba będzie się wrócić. Może nie systemem jaskiń, nie chce mi się tego rozkminiać. Wejdziemy jakoś do drogi i wrócimy się drogą co najwyżej. Tak będzie najłatwiej. Teraz w zasadzie jedyna rzecz, której nam trzeba, to nawet niespecjalnie trzeba, bo bym tam doszedł w tym stanie, w którym jestem. Jeśli chodzi o żarcie. Mógłbym tak wyruszyć. 40 kilo. Zaraz jakiś inwentarz, zarządzanie zrobić. Zostawić, co nam nie trza. Kiedyś tu trafimy. I znajdziemy te cuda. Teraz mi się nie chce tego złomować. Trochę lżej. Mędy nas będą ścigać, więc na pewno się przydadzą flary. Zadbamy sobie szybko ogiwerkę i lecimy dalej. Myślałem, żeby tutaj coś upolować. Ale żołądek jest, a jeszcze będzie okazja. Bo na pewno będziemy nękani. W zasadzie bardziej mnie tylko martwią poziomy energii. Ale to też możemy zaadresować, bo po prostu seszczelimy kawę na trasę. Która tu była? No kurczę, kurczą się te zapasy. Dobra, i poszli. Wypalimy pochodnie, więc z każdą będzie lżej. Zerknę tylko szybko do chaty, czy czegoś nie musimy zabrać. Pewnie będziemy znowu musieli liczyć na zorze i radio. A co tam będzie w tych zgliszczach? Nie wiem, się okaże. Dobra, czy ja muszę wszystko brać? Tak. Zostaję. W ogóle... Kurczę, trzeba będzie się zająć tym bedrolem kiedyś. Może w zniszczonej chacie podrzemy trochę kurtyn, że tak powiem. Tu wszystko jest zaaplikowane. No nie ma co zrzucać. Jesteśmy generalnie ciężcy przez to, że nosimy spluwę i pochodnie i te flary się też kumulują. Dobra, dobra, gierko, nie pogrywaj mi tu jakieś złe melodie. Idziemy. Kur, tak, i oczywiście, musiało się zepsuć od razu, ale jeżeli trafimy na drogę, to nie powinno być jakoś ciężko. Oczywiście, tylko na chwileczek wszedł do domu. I już jest to, co... No. Myślałem nawet kiedyś, że jakbym zaczynał znowu... Co za dziura się wczytuje. Zaczynał kiedyś od nowa. Widać jeszcze jakieś dziury z dystansu? Gdybym zaczynał od nowa kiedyś jakąś nową rozgrywkę mega trudną, to po znalezieniu zapałek danego typu, to dodałbym od razu z automatu jedną zapałkę z innego typu zapałek, tylko dlatego, żeby zbalansować tą wadę w grze, że jak się spudłuje i ma się tylko jeden typ ognia, no to leci zapałka. Jest pstryk. Zapałka ginie, odrobina mnie ginie wewnątrz. Również. Tu się w ogóle da wyjść? Chyba, że jaskinią. Tylko gdzie bym wylazł? Tu jakaś dziupla była. Jak tu wyjść? Rozejrzyjmy się. Najwyżej spędzimy tu noc. Zapolujemy. Jest noc. A jeszcze do domku pobiegła, to będzie łatwiej. No proszę, tu potencjalnie jest przejście. Chyba. Prawda? Jesteśmy pod mostem.
Taki troll Hinterlands. Taki troll. Nie. Nie wiem, czy ja tu jakoś tu wgliczował. Gdzie temperatura trzyma, mogę się pobawić. Nie, nie pozwolę. Gdzie ta dziura była? Po co by drażnili taką dziurą, żeby się nie dało tu wyleźć? Nie wierzę w to ani chwili. Proszę mi to pokazać. Czy na lewo to było? Chwila nieuwagi i już człowiek się pogubił. Dlatego te drzewa tutaj wcale nie ułatwiają sytuacji. Jak z tą chatą, to był kurczę fuks kolejny. Powodzenia, może z góry by ją wypatrzył. Pytanie, czy stąd widać stację pogodową, bo jeżeli widać stację, to ze stacji widać chatę. Znaczy, że można było ją wypatrzeć, tylko ja patrzyłem do góry, a nie na dół, bo nie przeczytałem nic o linii drzew, poniżej linii drzew, z dobrym dostępem do wody, tylko nie wiem, co to znaczy z dostępem do wody, czy oni umieli zbierać kubkiem sopli na dole, czy woda nie była zamarznięta, chociaż według fotografii, no, jest to zdjęcie w pełni zimowe, skute lodem. Jak oni sobie radzili z dostępem do wody? Jedno z drugim się kłóci trochę. Nie wiem, gdzie jest ta dziura, gdzie ją widziałem? Z domu ją widziałem, zataczam koło, świetnie. Rewelacja. Dobrze się zaczęło, ale zejdziemy w dół, tak czy siak. Pewnie w beczce jeszcze się pali, bym dorobił więcej kaw, żeby mieć więcej energii na potencjalną linę. Chyba tak zrobię. Jeszcze jedną kawę, żeby skompensować to szwendanie się moje nieudane teraz. Ja generalnie nie edytuję odcinków, chyba że tak jak wtedy wziąłem, wyłączyłem nagrywanie w środku schodzenia po liną. Bo po co eksportować drugi raz, tracić jakość? Czas leci, więc ja lecę awiista, jeżeli mam coś zatrzymać, mam skrót do tego, żeby zrobić pauzę. Jest też bardziej autentycznie w ten sposób, mi się wydaje. Nie ma co kombinować. Weźmiemy z dwie pochodnie. Sprawdzimy pewną rzecz, bo ktoś mi podesłał ciekawy materiał. Dziewczyna rozpalała ognisko. Paczką zapałek. Słuchaj, ja muszę aż zatrzymać grę, żeby wam to powiedzieć. Wrzucę to może w następnym odcinku, zrobię podsumowanie. No i była na nieszczęsnym, dotarła do chaty alpinisty, tak jak myśmy tam też zboczyli w pewnym momencie. No i słuchajcie, zapałka po zapałce 12 razy nie odpaliła. 12 razy 40% niepowodzenia. No to ile? 0,00167216, no to 0,0017%, nie? Szansy na coś takiego, a ja nie wierzę w takie zbiegi okoliczności, więc trend pewien wyszedł na jaw dość szybko. Zauważyłem, że dziewczyna się nie ruszyła. Pamiętacie, jak było z pochodniami? Zawsze wyciągało się te same, jak były kiepskie, wystarczyło się przesunąć, jak ty blisko się pojawiłeś, wcale nie dostałem zawału serca, wcale nie potrzebuję kuracji. Dobra, czym ja cię rozwalę? To fajnie, że to jest załadowane. Poczekaj chwilę. Mogę przerwać ładowanie? Szkoda. I tak spieprzy. Jaki zes. Wstyd. To, żem zmaścił jak w ten czas. Że nie ma to jakoś samobiczowania, bym Mackenzie'ego cofnął do XIV wieku teraz. On wróci tak. Chyba, że coś wypatrzy. Co wypatrzył, kurczę? Ty, upoluje nam coś do jedzenia. Dawaj ją. Dawaj. Go, go, go. Przyjemnie ciepło, mi się nie spieszy. Takie okno pogodowe, kurczę, rzadko. O, uda mu się. Skurczybykowi się uda. Dobra, dla nauki. Nie. Niestety. Miał być z kamerą wśród zwierząt.
Więc no, dziewczyna się nie ruszyła ani raz. Więc wydaje mi się, że mechanika z pochodni generowania losowego tokenu, takiego pseudo-tokenu losowości. Nie wiem, kto na to wpadł, żeby bazować coś takiego na pozycji gracza. Co za problem jest walnąć w kodzie RND 30 do 50 i tyle, nie? Macie zakres. Nie mam pojęcia, może czegoś nie wiem. Dlaczego ktoś jako programista chciałby odwalić taką akcję? Dobra, weźmiemy świeżą i idziemy. Świeżą, masz jakąś świeższą? Ale kiszki. No więc, jeżeli się zastanawialiście, czy jest to możliwe, jest to możliwe. 0.0017. Żeby sprawa była jasna. Aha, tak się będziemy trężolić. Ja nie wiem, czy to nie będzie ten odnóg, który żeśmy zignorowali. Znowu wylezę nie wiadomo gdzie. Kurczę, czy mi się chce w to bawić. Ale już wyszedłem po linie, zainwestowałem. Żebyśmy znowu nie wyleźli na górze i żebym nie zatoczył koła, nie wrócił na chatę, no bo... Kurczę, lipa. Dociążamy się. No nic, mam nadzieję, że to załatwimy w miarę szybko. To jest tranzycyjne, czy tylko... A, to nie. Tego się nie spodziewałem. Jakie bezsenności? Kurczę, mgła się aktywuje. I klatki polecą, już lecą. Niemożliwe. Fajnie, że ja coś tu widzę. Dobra, idziemy. Jest okno pogodowe, nie grozi nam szybka utrata życia, więc i zdrowia, więc możemy się trochę powłóczyć, nic nie widząc. Najwyżej gdzieś dojdziemy, gdzie mamy dojść. Wiecie, jak to jest we mgle. Czasem jest lepiej, ale tak losowo się szpędzać, niż sobie popatrzeć i... A, tak, tak, to jest tam, nie? Tam idziemy. No, no. 3 dni później. O, chatka znowu. Tak, to było w planie. Dobra, a propos mgiełki. Tam ktoś pewnie krzyczy w komentarzu, włącz radio. Może za wcześnie jeszcze. Jest coś takiego jak przed zorze, po zorze. Kiedy pełen efekt zorzy jeszcze nie jest aktywny. Możecie to poznać patrząc po reflektorach samochodów i lampach. No i wtedy słyszycie to bzzz, ten dźwięk oświetlenia, to wtedy macie pełną zorzę. No i chyba jeszcze ta muzyka zorzy specyficzna wtedy się aktywuje. Przed zorzę nie gwarantuje zorzy. Może być teaser na zasadzie, o idzie zorza, a po chwili będzie, a nie, taki wał, nie ma zorzy. Więc tak to działa, z tego co zauważyłem dotychczas. Jak macie jakieś inne obserwacje, rzucajcie w komentarz. No nie, nie rób tego, Gierku. Nie trać mi tu klatek dla widzów. Ja w ogóle stąd gdzieś dojdę, czy to jest takie, czy trollololo? Czapka Ralfa, to mi jest na pewno potrzebne. Daj tą czapkę, co on ma na łbie. Jak to nie? Oczywiście, że się nie da. Oni robią wszystko, żebyście nie mogli takich rzeczy robić, bo Ralf po prostu tam by zobaczył, ktoś założył tak czapkę na trupa. Nawet ja bym to z respektu w pewnym sensie zrobił, gdybym nie miał tu go czym przykryć.
to Ralph tam, nie, no kurczę, położyli mi przedmiot, no to nie jest moja wizja. I tak wszystko jest właśnie blokowane. Ty, droga. Czy ja tu zejdę? Ojejku, ojejku. Hej. Dobra, udało się. Powinniśmy teraz autochodzenie, które miałem wyłączyć. Powinniśmy teraz być w stanie na oślep dojść do tam, gdzie mamy dojść. Do Doliny Chochołowskiej. Zatrzymujemy się? Lecimy dalej, lecimy dalej. Nie wiem, czy jest sens stawać. Jest ciepło. Ja bym szedł. Au! Aha. Zostawiłem te rzeczy na kiedyś. Ewidentnie. Tak miało być. I niech tak będzie. Dobrze, znaczy, że radio będzie działać. Jeżeli jeszcze będzie mgiełka, jak dojdziemy. Nie. Nawet nie trzeba się obracać, bo nie świeci żaróweczka. Nawiasem, to radio też mogłoby samo z siebie mieć alter funkcję. Przytrzymaj prawy przycisk, odwraca rękę i tym światełkiem tak rzuca takie kiepskie światło wewnątrz. Chociaż wewnątrz, to podczas zorzy, to i tak coś tam zawsze świeci. Pamiętam teraz, czy skrótem tutaj się dochodziło, czy wyjdziemy główną drogą, bo już zdążyłem zapomnieć mapę. Jak to ja? No ale idziemy drogą. Chyba dojdziemy. Czy my coś jeszcze mamy? Nie. To musimy wyciągnąć kilka nowych. Jakąś kawę znowu walniemy, żeby sił nam nie zabrakło. Tak nadużywamy tej kawy trochę. Oho, idzie ostatnia puszka, słuchajcie. Trochę się oziębiło. Kurczę, straciliśmy. Teraz odzyskamy, no ale... No. Będzie bonus cieplny. Trudno. Okej. Raz. Dwa. Pokaż to. Czyli losuje. Zmienia. Ale dobrze, ale można stanąć se gorzej. Nie mówię oczywiście, że teraz się nie uda tak stanąć, ale można stanąć gdzieś, gdzie wylosujemy gorszy zakat. U, kurczę, ładna, taka wyposiona. Prawie 50 siadła, słuchajcie. Nie, 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 nie po ognisku. Lecimy dalej. Szkoda, bo będzie zamarzanie zaraz. Myślałem, że się odkuje, najwyżej już będziemy się w zawalonej chatce ogarniać. Na pewno timby trzeba będzie obejść i będzie też trudniej nawigować, więc musimy się trzymać drogi. Mam nadzieję, że tędy dojdziemy. Jakiś streamer mode by się przydał w tej grze, żeby gra wykrywała takie momenty, kiedy streamer jest w zadumie. Ile tego węgla jest? Nie wiem, czy się nie zatrzymam. Ale mi szkoda zdrowia. A, za chwilę zrobimy posty. Trzeba było... Mogłem tam, ale już wyciągnąłem te pochodnie, więc to i tak jest praktycznie stracony ogień. Zaraz się zatrzymamy. Ciekawe, że podczas elektrycznej mgły się mędy nie ładują, albo takie, wiecie, mędy z tym efektem, co na śniegu teraz widać, wyładowania elektrostatycznego. Elektrostatyczne wilki, nie róbcie tego, nie słuchajcie mnie.
wszystko nie powinno się renderować poza mgłą, to nie powinno robić problemów, to powinno lepiej chodzić podczas takich efektów, bo jest mniej do rysowania. No nic, trudno, przebolejemy. Dobra, postój. Patyki, węgle, grzanie. Dopiero idziemy dalej wtedy. To tam rzuć na dół. Nie było tego dużo. Zobaczymy, ile ugramy. Nie wiem, czy dwa węgle nie pójdą, bo ja też jestem niecierpliwy. Nie chcę mi się stać przy kilku stopniach raptem na plusie. Już by się młot przydał, to by się jakąś improwizowaną kawę żołędzi robiło. No, będę musiał rzucić jeszcze... No, tyle lżej będzie przynajmniej. No i to jest ten ryfa, słuchajcie. Aczkolwiek w Polsce teraz ponoć też takie temperatury, a tutaj plus 10 i zimno. Nie było lata w ogóle w tym roku. Zapasy? Cienko, to se zrobimy. Litra. I wypijemy różyczki. I spadamy. Planowo na razie wszystko. Oby mgła trzymała, bo... Co? Aha, inna pogoda chyba się wczytuje. Czyli zaraz zgaśnie pewnie mgiełka. Ja, co jest grane? Ale dziwnie zawiało. Nie do końca rozumiem, czemu. Czemu zgasiło pochodnie. Patrzmy na trawę, no ewidentnie wie. Czyli tak, tu chata była? Była. Czyli jakby co jest, jak się wycofać? Trzeba się cofnąć drogą i przy skałach prawo i nasłuchiwać tego dźwięku. Oho, jakieś morderstwo tam odchodzi. Czy timbery zostaną wczytane? Cisza w eterze. Dziwne. Powinno już zbierać. Oho, ho, 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 ho. No. Tak, dłużej animację sobie rób. Dobra. Wcale nie musisz się spieszyć. Nic się nie dzieje. Co tam watacha sobie przyszło? Będzie nam przeszkadzać, bo Mackenzie nie ma lewej ręki przecież. Więc nie weźmie radia do jednej, a flaryt w drugą. No bo się nie da. Nie wiem, czy ta droga omijała domostwo. Nie mam tak wkodowane w pamięć. Jak tutaj wyglądała sytuacja? Może być tak, że w ogóle odbiliśmy w złą stronę. Nie kojarzę. Ej, bo was wyszczela, mi się skończy zabawa. Nie autochodzenie. Tak, przesuń go, pokaż mu. Masz w dupala. Też mnie... Nie, to mi się wydawało, że czułość się jakby blokuje na punkcie, w którym zaczynałem przymierzać i ma to wpływ na czułość. A to jest nieprawda. Czemu zniknąłem znowu dla nich? Nie? Wraca salwa?
Chciałbym jakiegoś ubić. Dobra. Przyzwyczajmy się do ich. Celność przycelowania. Czułość muszę zmienić. Jest za czuło. Dobra, weźmy radio w takim wypadku. Zobaczmy, czy coś tu łapie. A, oczywiście ponaciskałem sobie miliony przycisków w tej myszce. Nie wiem, nie wiem, czy to dlatego, że jest przedzorze. Czy to po prostu jest bardziej czułe bliżej punktu... Stamtąd przyszliśmy, tak? Aha, się zakołowaciłem teraz. Do góry szliśmy przecież. Tylko gdzie są chaty? No nic, przejdziemy się chwilę i zawrócimy, trudno. Myślałem, że trafimy tu po omacku, ale tak, to jest ognisko pod łomotem timberów. Tak to się miejsce nazywa oficjalnie, oczywiście, tak, tak. A, to już jest wyładowanie zorzy. Czyli... No dobra, skoro tak, to tak. Tylko, że ja nie mam czym palić. Węgiel pójdzie jeden. I zrobimy tu zapasy mięska. Będziemy tu koczować, aż nastąpią odpowiednie warunki. No, nie, krzycz głupku. No. Interakcja z ogniskiem? Czy wrócą? To trzeba było chyba wejść do garka jakiegoś. A rusz się lewo, prawo i wrócą. Z jakiegoś powodu mnie nie widzi. Mhm, tak, tym. Kapitalny pomysł. Ej, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, bo ja bym coś uszczelił. Czasem jest czulej, czasem jest mniej. Nie wiem, czy jest jakaś akceleracja, jak macham to, tą spluwą. Poczekamy sobie. No nie. W zasadzie są bardziej odważne, jak się nic nie pali. Wejdźmy trochę niżej. Halo. Aha, pasek znikł. No to dzisiaj sobie nie pojemy. Ej, rezerwy są. Kilo. Kurczę, wcinaj. Nawet nie przeczytałem, czy gotowane. Teraz to tak wygląda podobnie jedno do drugiego. Czyli kalorie są, żeby do rana przetrwać, bo jeszcze były pałki. Mleko jest. Baton 500. Idziemy stąd. A woda? Robiliśmy trochę. Trochę bym jeszcze zrobił. Jakie to jest kondycji? To posprzątamy. Literek. Będziemy tu niestety chyba koczować aż do kolejnej zorzy. 30, 30. Nie, to ładne są. To 38. Lub więcej, to sobie zostawię w inwentarzu. Niech się woda odkłada. Prawie w pół godziny żeśmy, kurczę, zaliczyli. Podałoby teraz zapauzować i spuentować przyjściem zorzy i odnalezieniem tego, co powinniśmy odnaleźć. Ja też od jutra będę na tak zwanym border collie patrol, zajmował się border collie znajomych, więc będę mieszkał tak jedną nogą i pilnował domu i nie, może nie być odcinków przez jakiś tydzień, więc dlatego dzisiaj chcę nagrać ze trzy, żeby to jakoś rozłożyć co dwa dni, żeby dziura nie była za duża. Byście mieli co tam oglądać, oczywiście Dungus, podkreśnik D,
na Twitchu w poniedziałki. Nasz weteran naszego kanału Discordowego, link w opisie, zapraszamy. Serdecznie. Dobra, tu się zaraz stopi i będziemy szli na chatę. Ile zostało? Godzina 8. Mógłbym w zasadzie lecieć dalej, bo się pali. Szkoda, żeby się to zmarnowało. O. Tak w ogóle, ile garnek waży? 1 kilo. Myślałem, że jest cięższy od patelni. Bo zastanawiałem się, patelnia chyba ma litr. I generalnie, gdyby był jakiś trade-off, typu, że jest patelnia ma mniejszą pojemność, o pół kilo na przykład, to bym wziął patelnię, bo jednolitrowy, opcja jednolitrowego wytwarzania, to już jest na tyle czasu. Tyle czasu czasowo. Dobra opcja, że ja bym na to poszedł. Jeszcze musimy dojść do tego domku. Bez bycia gryźniętym w kostki. Będziemy spać chyba na raty, bo nie chcę zorzy stracić potencjalnie. Może się w nocy włączyć. To też powinna być opcja, że jeżeli Mackenzie słyszy rzeczy we śnie, to jest ich świadom. Powinien być w stanie wtedy nacisnąć Escape i się obudzić. Gwarantuję wam, że jakby mi zaczęły w nocy wariować urządzenia elektryczne, wszystko bzyczeć, to bym się raczej obudził. Jest taka szansa. To kurczę, jakbyśmy palić z widokiem i wodę odkładać. No, ale idziemy, przewijamy czas i czekamy na zorzę. Teraz jeżeli będę spał i odzyskiwał energię, nie będzie zorzy i wstanę, kurczę, zobaczymy. Zaczniemy od 2 godzin. Nie wiem, czy będzie już zorza. Mam spore wątpliwości, że już przyjdzie. Czasami się zdarza nad ranem drugi slot. Nie odzyskam za dużo zdrowia. Nie, chcę pójść spać w całym slocie, bo to inaczej nie ma sensu. Nie zrobiłem sobie zielonej herbaty. Ile tych patyk się... Patyk! Pałek! Patyga, co to jest patyga? Patyk pałki. Łodygi. Patyga, dobra, podoba mi się. Dźwięczne. Dźwięczne. Co my tu wymyślamy? Idę spać, słuchajcie, chrzanić to. Coś se za dnia znajdę. Będę jakieś do obrobienia, spauzuję grę. I tak to pociągniemy. 7 godzin, więcej nie uśpi. No i nie było słychać żadnego bzyczenia w nocy. Czyli nie przegapiliśmy. Dobra, ja sobie muszę znaleźć coś do roboty. Głównie to będzie palenie ogniska. Porąbię coś tu w domu. Może na tyle to jeszcze was zatrzymam. Byście zobaczyli, co ogarniam. O, bedroll trzeba naprawić. 30 minut. Godzina. I będę się meldował, jak nadejdzie wieczór. Czemu? Ale jestem ciołek. Kurczę, popracował dzisiaj, znowu był w biurze, już nie myśli. Ale opał i tak miałem zrobić, więc... Pół godziny. Szansa 100%. Jasne. Bo go trochę zaniedbaliśmy. 77 to już jest całkiem nieźle. Ale myślę, że skoro już tu jesteśmy, to załatwimy sprawę. Najwyżej i tak przewinę dzisiaj szybko czas, nudząc się tu w środku i nabijając klaustrofobię.
54 minut. Szybciej czas leci. Dobra, śpiwór jest jak nowy. Co jeszcze trzeba naprawić, skoro już tacy dobrzy jesteśmy? Potencjalnie, może nie teraz jeszcze. Nie wiem, czy z jakiegoś powodu widziałem na usz, zamiast za usz, ale to... Okulista się kłania. Tu koma 7 do odzyskania. 31, no, odzyskałby 32, ale nie żeby to wiele zmieniło. Woda. 2, 20. Jakie warunki? Bym miał co poczytać chociaż. Ej, ładnie jest, zrobiłbym coś. Tylko co ja tu mogę zrobić? Mogę się przejść i coś pozwiedzać. Zrobić rekonesans region. Szkoda, że nie mam patyków. Ale mam książkę i mam darmowy ogień. Dobra, drinuś na ocieplenie. Tak, wiem co będzie. Postawię drinka, wejdę, przewinę 10 minut, wyjdę, będzie mgła. Znać realia. Dobra, to dzisiaj zwiedzamy. I co najwyżej puenta będzie, jeżeli zorza przyjdzie. Puenta. Coś jeszcze trzeba? Ciebie wyrzuć. Zostaw to tu. Gdzie są palniki, że tak się wyrażę? Tu? A dzikie róże. 9 minut. Ogrzejmy się chwilę. I wynocha. Wynocha na pole Mackenzie. Na pole? Czy na drwór? Drwór? O kurczę. Dobre miejsce, ognisko wstawiliśmy, nie powiem. Jedziemy. Co to, jakaś cienizna się wylosowała. W ogóle, gdzie idziemy? Ja bym poszedł do góry zobaczyć, co jest. Jak z góry patrzyliśmy, uwinać chatę. Co znowu docinasz? To muszą być te timbery, bo ilekroć są timbery, to są problemy. Musiały popadać, słuchajcie. Kurczę, nie wiem, czy ja chcę to teraz zmarnować. To trzeba obrabiać. Tu mięso będzie leżeć. Ile się tam będzie palić? Zdążyłbym sobie? A, tu truposz jest. Klucz. O! Stare polaroidowe zdjęcie. Na bezwzględnym odwrocie tekst wyjaśnia, skąd wykonana. To jest polaroid widokowy. Do ogrzej łzy. A, dziękuję. Na zachód od stacji pogodowej. Czyli jak patyk pokazywał, no, czyli w lewo. Jak upuszczaliśmy patyk. Ciekawe. Ja tu nie odkryję, co mam odkryć bez... Tylko nie wiem, co ja mam odkryć. Dobra, dajcie jakiegoś wilka. Musi tu leżeć coś. Prawda? Czy kolejny truposz? Co one tu widzą? Aha, truposza. Co ty będziesz miał? Serio? To jest w ogóle możliwe? Znaleźć taki sam polaroid dwa razy? Napiszcie mi w komentarzu. Please. Czy wam się coś takiego zdarzyło? Czy ja po prostu jestem niedoinformowany? Dobra, gdzie leżą te kundle, co dostały w pupsko z broni? A może nie leżą, może właśnie dlatego warto i... Nie, dzięki. Może właśnie dlatego jednak chyba pójdziemy sobie do góry. Okej, okay, nie ma mięsa, trudno. Mięso przyjdzie do nas samo w którymś etapie, tak czy siak. Więc sobie pozwiedzamy region. Tego mi brakuje w prześladowcy. Że jest na tyle przyjemnie ciepło,
taki łatwy, przyjemny poziom trudności. Że można sobie rysować, można cieszyć się pogodą. To, co teraz widzicie, ci, co oglądali całą serię, wiedzą, że tak ładnie nie jest. Czyli jak myśmy stali, byliśmy dokładnie na odwrót. Byliśmy tak, tam. Po lewej mieliśmy kopułę i gałązka wskazywała północ gdzieś tam. To tam trzeba, tamten most. No ale no, myśmy się tam jakoś wypuszczali mniej więcej. Nie wiem, co tam jest. Na razie będziemy trzymać się fabuły. Potem myślałem o wskrzeszeniu nieszczęsnego, ale zastanawiam się, czy, bo mam dostęp do takiej zamkniętej bety nieoficjalnych regionów stworzonych przez niezależnych deweloperów. Nowe mapy stworzone, nakreślone ręką nie Hinterlandu. Więc zastanawiam się, co byłoby fajniejsze. Macie jakąś preferencję, to walcie w komentarzu. Tam jest zawalone chyba. O! Ewidentnie tam trzeba iść. Jak nic, już widzę po teksturze. Lina jak nic. Co najwyżej niezawieszona lina, jeżeli jest to jednokierunkowe przejście. Obadamy. Dzisiaj się nauczymy dużo o regionie. Jeżeli pogoda będzie trzymać, musimy być w miarę szybcy. I ogrzewanko w wieszczackiej chacie. I muzyczka, więc się zamknę. Dobra, one mnie tu szczają, a ja nie chcę mieć wiatr na ognisko. Dawaj, wyjedz. Osłoń się, wyłącz to autochodzenie, błaźnie. Pal. Możemy się pobawić. Ciekawe, jak muzyka się zmienia, jak pojedynczy czary nas stalkuje, a sobie gra dalej, jak cała paka nas tu atakuje. To jest znowu to, ktoś inny stworzył czarne, ktoś inny stworzył szare. Taka konsystencja. Kurczę, on jest wytelepany. Ciekaw jestem, czy to bije. Ciepłem tutaj. Chyba tak. Kurczę. No to chwilę by wypadało. Co my tu mamy? Widok z góry. Tylko czy to jest co? To jest. Tego nie kojarzę. Może się tam wypuszczaliśmy. To musi być nad zespaną chatą, trochę inny kąt. Śnieżoną wyżynę i schodzące lawiny. Aha. Worek ziemniaków. No kurde, dawaj. Ziemniaczki, raz, dwa, aż dwa były w worku. Pójdźmy stąd! Nie ma was tu. Kundle jakieś mi tu... Nie, teraz to dostałem Parkinsona przez chwilę. Co tu? Słyszeliście?
Chodź, chodź tu, zrób to jeszcze raz. Do kamerki. Chodź do kamerki. Chodź tu do GoPro. No chodź. Nie? Widzisz mnie? Ach, przeżył to. Nie powinien był tego przeżyć. Ile to jest? 22. A jak zamknę drzwi? Zmieni się temperatura? Nie. Zrobiłbym sobie te ziemniaki. Drinka bym sobie szczelił na rozgrzanie. Synchronizowały się. Tylko jakiego drinka? Rajsz. No to trzeba zacząć, kurczę, dbać o to. O tą kawę. Interakcja z naczyniem. I znowu się paka pogubiła. Dobre sobie. Idziemy się chować, chociaż to się szybko zrobi. Trochę lipa. Nie! Nie! Jaja se robicie, co on tu robi? Zimno mi jest, ja nie mam czasu na niedźwiedzia teraz. Aha. Rewelacja, piękny strzał. Owacja na stojąco. Przeżył. Niech to diabli. No, nie był to najlepszy strzał na tym kanale, zdecydowanie. Grzej się, idziemy do środka. Niedźwiedź się tu pojawił, bez kitu. A myśmy widzieli niedźwiedzia z góry. Drogi Stevenie, wysadzenie północnej grani legło w gruzach. Zbocze się osunęło, zgubiliśmy Sara Luisa. Nowe nadajniki, złom, śmieci. Czytaj, czytaj. Sam wiesz. Może spodziewać się naszego wcześniejszego powrotu. Liczę tylko, że posłaniec przybędzie przed śnieżycą. Coś jeszcze przegapiłem. O, cegiełka. Someone's stash. Nie ciesz się, Mackenzie, ty tego nie umiesz używać, więc to zostawimy. Bandaż, jak ja? Czy ja używałem na coś bandażu? Może na skręcenia sobie wezmę jeden więcej, chociaż to jest proszenie się o skręcenie. Dobra, dawać. Czas. Pochodnia w łapę, która pewnie zgaśnie. Niedźwiedź tu się przyjdzie zemścić, zobaczyć. Nasłuchuje dziada. Prawie sobie wlazłem na niedźwiedzia pod chatą. No, rewelacja. Patrzę jak z energią, bo mi się przelazł tam. Do tej tekstury ewidentnie, gdzie mamy iść. To przypuszczam, że jest dead end. Nie wiem, czy chce mi się tu w ogóle nawet podchodzić. Jest ewidentnie zasypany. Też mapa idzie pod takim kątem, że tam raczej nic nie będzie. To jest naturalna bariera z przewagi wysokości dla pola widzenia gracza, więc to będzie koniec mapy. Nawet nie idę tam. O, niedźwiedź. Wkurzony niedźwiedź. Wkurzony, krwawiący niedźwiedź. Jak to się może skończyć dla Mackenzie'ego? Wszyscy wiedzą. Musimy go obejść. Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Bym se zrobił klik, klik, klik. I bylibyśmy w szczępach. Ej, co? To jest jakiś bug, jak nic. Ach, szanić to. Strasznie zbugowana się ta gierka zrobiła. Idź, idź, biegnij po pakę. Chciałbym... A, czy jego wykrył? Kurczę, będzie nam przeszkadzał ten niedźwiedź. Jeszcze mamy zły wiatr, powinienem od lewej iść. Nie chcę biegać, bo nie będę miał siły wyjść na górę.
Tak, niedźwiedź nas ochrania przed paką. W zasadzie zazwyczaj z niedźwiedziem się dało w miarę spokojnie iść. Nie widziałem krwi przy tych śladach. Teraz nie wiem, jak tam z zachowaniami, one są takie bardziej... Wydaje mi się, że one po prostu warczą więcej niż warczały kiedyś, ale nadal mimo wszystko nie ma takiej losowej szansy, żeby się po prostu... Dalej chcecie pakę? Dalej chcecie pakę? Idź powiedz reszcie, co tu widziałeś. Ej, znowu się dobrze bawię. Znaczy tak, lepiej niż zazwyczaj w tym sensie. Dobry ubaw na tej mapie. Myślę, że ostatnią mapą, jaką Hinterlands powinno wypuścić, nim udadzą się na emeryturę, to jest taka joke mapa. No to jest taka joke mapa, nie? Patrzycie? Nagle wilki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ładują się, teleportu. Jeszcze powinny jak w Star Treku się w ogóle beam downnąć, nie? We come in peace. I... To już jest joke mapa, ale czajcie? Taka mapa dla żartu zrobiona. Wchodzisz do tego regionu, nie obowiązuje tu prawa fizyki i żadna logika. Stworzyliśmy ten region dla żartu. Okej, klikasz, wchodzisz. Wchodzisz, patrzysz, niedźwiedź po linie schodzi. Wiem, że ktoś już się o to pytał, ale nie biorę niczego. To są takie po prostu randomowe rozmyślania. W moim wykonaniu, ci co mnie znają osobiście wiedzą. Ty dziadu! Znaczy się, tak, bierz go. To sobie teraz zjemy. Ciekawe, czy będzie się zachowywało tak jak czarny? Czy kody, że nie ma paki, zoverajduje jego subrutynę, zmuszając go do ucieczki. Sprawdźmy. Idź stąd. To jest tak zwany krok wiary. O, broni tego. Będzie pamiętał, że tam jest? Dobra, już, jedz sobie, ty dziadu. Kurczę. O Jezu, on jest tak... Sześć naboi zostało w zapasie, nawiasem mówiąc, my zamarzamy. Dobra, czyli tu potencjalnie jest jedzenie, są chatki, tam się można zatrzymać. Teraz zużyjemy ostatnie... Kurczę, czy ja tu będę miał siły wyjść? Ostatnie siły, przeszukamy górę, zatrzymamy się na ogień. Chyba, że tam będzie się gdzie zatrzymać, może jakaś jaskinia znowu tranzycyjna. Jeżeli pogoda będzie taka, jak jest teraz, to będziemy wracać w zorze. Więc wszystko się dogra. Odcinek się zaczyna długi robić, więc widzimy się na górze. Nie wierzę. Obydwo statki. Jaka wykończająca wędrówka. Ej, jest jaskinia. Dobra. Szkoda, że mięsa nie wziąłem. Będziemy musieli tymi pałkami tutaj operować, bo ja pójdę spać. Poczekam na zorze, odzyskam trochę sił, zregeneruję życie. Zorza się aktywuje, zejdziemy w dół, włączymy radio, zeskanujemy i powinno wszystko być wedle planu. I ja tutaj utnę odcinek, słuchajcie, żeby się to nie ciągnęło. Ogarniemy to w następnym odcinku. Tymczasem do zobaczenia. Trzymajcie się, podobało się, nie podobało. Nie podobało się, wiesz co czynić. Adios.